Was w pierwszym takim pogadankowym, luźnym filmiku Q&A na moim kanale. Krok takły może być, do ciebie zabyć i nie ma wow, pierwszy filmik taki z kamerką na mnie, no dokładnie. Właśnie chcę, że tak powiem, zobaczyć, jak zareagujecie na tego typu filmiki i czy w ogóle to Wam się spodoba i czy mam to kontynuować. No i na swojej grupie Wybuchowi Bazuki, oczywiście link macie w opisie, zadałam Wam pytanie. Pod tym postem można zadawać pytania do Q&A. Tutaj mam komputer, będę sobie po prostu z niego czytać. Znalazło się 34 komentarze. Niektóre z nich są głupie, które pominę, ale te, które naprawdę zasługują na uwagę z dobrymi pytaniami, to właśnie sobie dzisiaj na nie odpowiemy. Może po prostu zacznijmy od pierwszego pytania. I pierwsze pytanie. Ile masz lat? Bo to tak myślałam, że będzie takie podstawowe pytanie. Lat mam 16, urodziłam się w 2002 roku, także jeżeli oglądacie to później, to będziecie mogli po prostu sobie to wyliczyć. Lubisz banany? Tak, lubię banany, w sumie nie wiem jak na to inaczej odpowiedzieć. Od czego jesteś uzależniona? I to jest dobre pytanie. Od czego jestem uzależniona? Naprawdę jestem uzależniona od nagrywania na YouTubie i w ogóle oglądania filmików na YouTubie. Naprawdę, dopiero co wrócę na przykład do domu i pierwsze co robię, telefon, strona główna, ciekawe co znowu wrzucili, czy z MSP, czy z czegoś innego. Na pewno jestem uzależniona od YouTuba, czy to no, właśnie w sposób nagrywania dla Was, czy w ogóle samemu oglądania filmików, także to na pewno. Jestem uzależniona od mówienia słowa po prostu. Cały czas go używam, nie wiem dlaczego. No więc chyba to tyle z moich uzależnień, bo potrafiłabym w sumie żyć bez komputera, czy bez telefonu, nie wiem, 2 tygodnie, czy ileś tam. Naprawdę, chociaż całego życia raczej bym nie przetrwała. Jakie masz oceny w szkole? Na razie nie mam żadnej jedynki. Jeżeli od razu spytacie, to jestem w pierwszej liceum profilu biologiczno-chemicznego z rozszerzoną matematyką. No i na razie moje oceny opierają się raczej na piątkach. Jak dostanę 4, to jest mi smutno. Tak, jestem trochę kujonym. Ale tak ogólnie to się dobrze uczę od podstawówki. W liceum właśnie też chcę się starać o stypendium, bo często miałam przyznawane stypendium. No i na przykład gimnazjum skończyłam ze średnią 4, nie pamiętam, 91 chyba, czy coś takiego. Także myślę, że to jest naprawdę dobra średnia, a teraz najgorszą ocenę, jeśli dobrze pamiętam, to mam 3 i mam z angielskiego i po prostu jest mi tak źle z tą 3. Tak, dostałam ją, w ogóle się nie uczyłam, bo z angielskiego ja wychodzę z takiego założenia, że ja wszystko umiem. Wiem, że tak nie jest, ale naprawdę wychodzę z takiego założenia, że ja niby wszystko umiem. No i z angielskiego miałam 5 i nagle mi się przytrafiła ta 3, nad czym rozpaczałam, choć i tak wiem, że pewnie będę miała 5 na końcu półrocza i na końcu roku też, no ale no jednak nieładnie wygląda wśród 5. A, i jeszcze mam 1 z WF-u, z biegu na 60 metrów i to wyglądało coś takiego. Wyglądało to w taki sposób, że ja poprzedniego dnia byłem u mojej babci, gdzie jest pies. A ja mam ogromne uczulenie na psa, w ogóle na sierść i następnego dnia musieliśmy biegać na te 60 metrów i w połowie po prostu straciłam oddech i chcieli wzywać pielęgniarkę, powiedziałam nie, spoko, dam sobie radę, no nie. I ostatnią tą połowę nie przebiegłam, tylko przeszłam. Jeszcze, wiecie, gdzie normalnie na przykład ktoś sapie, no to po prostu sobie sapie, no nie? A ja robiłam tak... No, dosłownie. I w ogóle nie mogłam nad tym zapanować, nie? Przeszłam już... Jak była ta meta, to ja po prostu usiadłam i siedzę. Już nie wstaję, bo po prostu już nie mam oddechu. No ale potem było dobrze, także mam na razie 2, to są moje najgorsze oceny. O, to jest ciekawe pytanie. Jesteś ładna czy nie? Jeśli mam być szczera, nie uważam się za jakąś wielką piękność, ale nie uważam się też za jakąś szczególnie brzydką, dlatego myślę, że wyglądam neutralnie i w sumie nie przeszkadza mi mój wygląd. Kto jest twoim chłopakiem? Moim chłopakiem jest Morduk i jego filmy już też możecie znaleźć na moim kanale. Morduk233 dokładnie, możecie nawet na MSP sobie sprawdzić. I nie wiem, może kiedyś nagram z nim filmik, jeżeli się zgodzi, na razie nagrywam sama. Lubisz Harry'ego Pottera? Jeśli mam być szczera, oglądam tylko jedną część. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa ta część, którą oglądałam, ale z całą pewnością nie jest to pierwsza, druga, ani trzecia. Tylko któraś z kolei. Mam książki Harry'ego Pottera, ale nigdy się do nich nie zabrałam. Nie wiem dlaczego, po prostu
jakoś tak zbieram się i zbieram i nie mogę się zebrać, więc trudno mi oceniać, czy lubię Harry'ego Pottera. Ile lat miałaś, kiedy dowiedziałaś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? A to jest dosyć ciekawe pytanie, ponieważ ja od początku przeczuwałam, że no kurczę, no na przykład nie spałam w nocy i no przecież nikt nie wchodzi do mojego domu. Poza tym jakby miał wejść? Przecież drzwi są zamknięte. On nie jest jakimś magikiem, żeby otwierać sobie te drzwi. Po prostu, nie wiem, sezamie, otwórz się. No tak samo okna były pozamykane, a mama mi mówiła na przykład, że jak jest tak lekko uchylone, to że on sobie przez nie wejdzie. Ale tak sobie myślę, kurczę, przecież on jest taki gruby, nie? Taki gruby człowiek, jak on ma przez taką szpadkę się zmieścić. Także już wtedy poddawałam wątpliwości istnienia Świętego Mikołaja. Ale w końcu wyszło to jakoś tak, że obudziłam się jakoś rano, właśnie o 6 albo o 7 rano święta i usłyszałam szelest papierków, bo ja mieszkałam w mieszkaniu, teraz mieszkam w domu, ale wtedy jeszcze mieszkałam w mieszkaniu, 10 lat miałam. I usłyszałam szelest papierków i takie, kurczę, ciekawe co moja mama robi takie rano, że się tak rano obudziła. No i uchyliłam sobie lekko drzwi, ona tego nie usłyszała, oczywiście tak bardzo cicho się zakradłam. No i jej drzwi nie były zamknięte i po prostu spojrzałam sobie przez tą szparkę, gdzie były uchylone te drzwi i spojrzałam, że moja mama pakuje prezenty. I pamiętam, że wtedy się popłakałam, ale udawałam przed mamą, że jest wszystko okej, dlatego jeśli mamo to oglądasz, to właśnie tak się dowiedziałam, że Święty Mikołaj nie istnieje. Okej, potem mamy serię takich krótkich pytań i myślę, że na nie odpowiem i już skończymy. I kolejna część, no to nie wiem, zostawicie łapkę w górę, jeżeli będziecie chcieli kolejną część. No dobra, więc przejdę do tych króciutkich pytań. Lamorożec versus jednorożec. Lamorożec. Umiesz szpagat? Nie. Moro czy czarny? Moro. 75 level czy 1 milion szafirów? Wydaje mi się, że jest to pytanie dotyczące Momio i w sumie mam rację. Dlatego myślę, że 1 milion szafirów. Chciałabyś zostać modem? Jeśli tak, to dlaczego? Nie, w sumie nie chciałabym zostać modem, bo i tak już mam bardzo dużo na głowie. YouTube, na przykład szkoła jeszcze, mam jakieś jeszcze inne swoje zainteresowanie, na przykład dotyczące gier i tak dalej. Dlatego nie chciałabym zostać modem, bo to zajęłoby mi kolejnych mało czasu po prostu. Rap versus pop. Ciężkie pytanie. Ale myślę, że rap. Monster versus Tymbark. Też ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że Tymbark, bo jest więcej do wyboru, smaków i tak dalej, a Monster, no to nie, chyba są tylko 3. Myślę, że to by było na tyle w tej pierwszej części Q&A. Jeżeli chcecie kolejną, no to jak wiadomo, zostawiacie kciuka w górę. Patrzcie, jak wyglądam jak kujon, nawet wspominałam, że jestem kujonem, no nie? Takie... O. No, także możecie napisać i dać kciukę w górę, jeżeli chcecie kolejną część. No i ja postaram się dla Was nagrać ją jak najszybciej. Kurczę, spodobało mi się takie Q&A, jeszcze podpowiadałem na parę pytań, ale będzie już chyba za długi odcinek. No dobra, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!